Łódzkie na plus. Podsumowanie tygodnia w skrócie. W całym regionie nie milkną echa uroczystych obchodów 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wojewódzkie uroczystości rocznicowe odbyły się w Łodzi z udziałem m.in. wojewody łódzkiego Tobiasza Pochańskiego i marszałka Grzegorza Szejbera. Ładuj! Salwą! Stańcie! Opel! Najpierw jest to radość, potem pojawia się poczucie chwały dla bohaterów, dla tych wszystkich, którzy tę niepodległość walczyli. I wreszcie pojawia się troska. Troska o to, żeby zachować tę niepodległość, żeby zachować polskość, żeby bronić tego, co ewentualnie może nam w tym zakresie grozić. Po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy wzięli udział w marszu pod pomnik Józefa Piłsudskiego organizowanym przez NSZZ Solidarność. 104. rocznicę odzyskania niepodległości świętowaliśmy w całym regionie łódzkim. Były uroczystości oficjalne, ale także mniej formalne. Marszałek Grzegorz Szreiber spotkał się z mieszkańcami w Sokolnikach Lesie, gdzie uczestniczył w koncercie zorganizowanym w hołdzie Marii Konopnickiej. W Wiewiórczynie koło Łasku mieszkańcy z marszałkiem zostali zaproszeni do wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych ze strażakami. Uczestnicy spotkania ogrzali się też przy ognisku. Najnowocześniejszy robot na świecie specjalizujący się w operowaniu raka prostaty już pracuje w szpitalu imienia Kopernika w Łodzi. Robot jest niezwykle precyzyjny i mało inwazyjny. Szpital Kopernika wchodzi w nowy etap, wchodzi w nową erę leczenia chorób męskich. Myślę, że dzisiaj możemy już to głosić. Mamy to. To, co pan marszałek powiedział, że jest to Mercedes, to tu muszę powiedzieć, że jest to Rolls-Royce. To jest najnowocześniejszy system robotyczny na świecie. To, co jest najważniejsze w tej metodzie, to jest jakość zabiegu. Proszę państwa, jest to nieporównywalnie dokładniejszy zabieg niż zabieg wykonywany techniką laparoskopową. Lekarze zwracają uwagę, że po operacji z udziałem robota pacjenci dużo szybciej wracają do normalnego funkcjonowania. Rząd Prawa i Sprawiedliwości zdecydował, że zabiegi będą refundowane z Narodowego Funduszu Zdrowia. Wojewódzkie obchody Dnia Pracownika Socjalnego zorganizowane przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej oraz Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zgromadziły pracowników socjalnych z całego regionu. Samorząd województwa reprezentowali wicemarszałek Zbigniew Zięba oraz Alicja Antczak, radna sejmiku. Koncert Blue Cafe był formą podziękowania pracownikom socjalnym za trud i wykonaną pracę. Pracownicy socjalni to szczególny wymiar aktywności zawodowej. Swoją pracą, swoim zaangażowaniem i swoją pasją świadczą o aktywności i o trudzie na rzecz drugiego człowieka. Pomoc społeczna, polityka społeczna to działania, które przekładają się na jakość życia mieszkańców naszego regionu. Mamy dla Państwa bardzo korzystną promocję, oto szczegóły. Dla nowych i przedłużających umowę abonentów pakiet internetowy 150 megabitów na sekundę za połowę ceny abonamentu przez 6 miesięcy. Dla dotychczasowych klientów możliwość negocjacji nowych warunków umowy na internet. Promocja dostępna od 1 października, a o szczegółach dowiecie się Państwo w biurze obsługi klienta lub pod numerem telefonu 42 716 1690. Atrakcyjna oferta tylko dla nowych klientów. Przy podpisaniu umowy na pakiet socjalny lub podstawowy oferujemy Państwu internet za darmo na 2 lata. Szczegóły w biurze obsługi klienta. Zgierz, ulica Lechonia 2. Zapraszamy serdecznie. Praca w Zgierzu. Konserwator urządzeń elektryczno-telekomunikacyjnych. Oferujemy umowę o pracę, pełen etat, wsparcie doświadczonych pracowników. Nasze wymagania to wykształcenie techniczne, zawodowe, kierunkowe, technik elektryk bądź informatyk, umiejętności manualne w zakresie wykonywania drobnych prac naprawczych oraz dyspozycyjność. Więcej informacji o ofercie pod telefonem 604 890 817.
Ruszył proces weryfikacji wniosków o zakup węgla. Mogą je składać mieszkańcy, którzy otrzymali dodatek węglowy, a wcześniej zgłosili do systemu posiadane źródło ciepła. Wnioski są weryfikowane w siedzibie Zgierskiego MOPS-u przy ulicy Długiej 56. Gdy wniosek zostanie zweryfikowany, osoba składająca otrzyma potwierdzenie przyznanej bonifikaty, a za węgiel zapłaci w Miejskim Zakładzie Kąpielowym przy ulicy Łęczyckiej 24. O terminie dokonania zapłaty i odbioru węgla wnioskodawca zostanie poinformowany w komunikatach na stronie internetowej miasta, w ogłoszeniach na słupach ogłoszeniowych, a także przy stankach na terenie miasta. Po dokonaniu wpłaty beneficjent otrzyma fakturę wskazującą ilość zakupionego węgla oraz informację o miejscu jego odbioru. Transport węgla będzie należał do mieszkańców, dlatego też pracownicy spółki będą starali się kierować nabywców do punktu najbliżej ich miejsca zamieszkania. Preferencyjna cena za tonę ma wynosić 2000 zł. Dzień dobry, Rafał Woźniak. Mamy dziś wtorek, 22 listopada. Zapraszam na kolejne wydanie programu lokalnego. Mieszkańcy pożegnali Bogusława Stoszka, zgierskiego społecznika. Otwarty, ciepły człowiek, który zawsze podawał swoją pomocną dłoń innym. Odkąd zamieszkał w Zgierzu, zmieniał naszą małą ojczyznę na lepsze. Wczoraj mieszkańcy na cmentarzu przy ulicy Konstantynowskiej pożegnali Bogusława Stoszka, zgierskiego społecznika, który był również prezesem STVK Centrum Zgierz, a w tej kadencji był jednym z członków zarządu. Przez 41 lat był związany z zakładami przemysłu barwników Boruta, gdzie utworzył ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Relaks na zamieszkiwanym przez siebie osiedlu. Był radnym Rady Miasta Zgierza, który zainicjował i doprowadził do powstania jednostki pomocniczej Rady Osiedla Kurak, gdzie pełnił funkcję przewodniczącego zarządu osiedla. Założyciel Zgierskiego Stowarzyszenia Uniwersytetu III Wieku oraz UKS Piątka i Stowarzyszenia Pomocna Dłoń. Z jego inicjatywy powstał na Kuraku Osiedlowy Klub Emeryta oraz Koło Kobiet Babieniec. Został odznaczony tytułem zasłużony dla miasta Zgierza. Bogusław Stoszek był człowiekiem wszechstronnym, który odkąd zamieszkał w naszym mieście zmieniał je na lepsze. Zapamiętany został przez ludzi jako osoba ciepła i pomocna, na którą zawsze można było liczyć. Był bardzo ciepłym, bardzo uczynnym. Takim, do którego zawsze można było się zwrócić z jakąś prośbą i starał się, jeżeli tylko mógł ją spełnić, zrealizować. Z panem Bogusławem byliśmy razem, moja znajomość z nim zaczęła się w Stowarzyszeniu dla Rozwoju Zgierza. Kiedyś dawno, dawno było takie stowarzyszenie w Zgierzu prowadzone przez pana świętej pamięci, też już Sławomierza Janiszewskiego. I tam się poznaliśmy. A później pan Bogusław startował z naszego ugrupowania do Rady Miasta, został radnym. Pracowałyśmy z nim razem wiele lat. Wspólnie w TKKF-ie braliśmy, uczestniczyliśmy, no i później spotykaliśmy się jeszcze po zakończeniu pracy. Życzliwie pracowaliśmy w jednej firmie wiele lat. Był bardzo życzliwy, a przy tym taki bardzo pogodny. Także no, bardzo mile będziemy go wspominać na pewno. Był w Radzie Osiedla, my jesteśmy też członkami Rady Osiedla. No i znamy się no, dużo lat. No, bardzo sympatyczny człowiek, uczynny i w ogóle. Życzliwy, że kto się do niego nie zgłosił po cokolwiek, a mógł pomóc, to pomógł. No, to myśmy nie potrzebowały tej pomocy, no, prawda? Nie, całe szczęście. No, ale żeśmy z nim współpracowali w Radzie Osiedla, w tych jednostkach pomocniczych, też nie wiem, czy Boguś był. Bardzo sympatyczny, bardzo miły, bardzo kontaktowy, a w ogóle byliśmy u nich na weselu. No, także do szkoły z nim jeszcze. Razem do szkoły chodzili, razem pracowali. W ostatnim pożegnaniu uczestniczyła rodzina, przyjaciele, znajomi, samorządowcy, koledzy z pracy, a także politycy. Jubileuszowa Stachuriada za nami. Tegoroczna 30. edycja odbyła się w nowym Miejskim Ośrodku Kultury na terenie Starego Młyna. Poza konkursem jednego wiersza mogliśmy posłuchać również piosenek poetyckich. Ten weekend odbyła się 30. jubileuszowa edycja Stachuriady, wydarzenia na cześć Edwarda Stachury. Była ona szczególna nie tylko ze względu na swój jubileusz, ale fakt, że w sierpniu mijało 85 lat od śmierci poety. Postanowiliśmy dowiedzieć się, dlaczego właśnie w Zgierzu odbywa się ten festiwal poezji. Wzięło się to stąd, że Stachura jako poeta, który był takim niespokojnym duchem i był ciągle w drodze, trafił kiedyś właśnie do Zgierza i siedział sobie na pętli tramwaju 45 i po prostu pomyślał, że dobrze by było, żeby gdzieś w Polsce było takie miejsce, żeby w jednym czasie, w jednym miejscu spotkali się ludzie
z jednej strony sobie obcy, ale z drugiej właśnie tacy, których łączy poezja, którzy po prostu chcą się spotkać i przeżywać wspólnie chwile właśnie takie bardziej poetyckie. Całe wydarzenie rozłożone zostało na dwa dni. Pierwszego dnia odbyła się projekcja filmu Edward Stachura z tego świata, który był przypomnieniem twórczości i życiorysu artysty, połączona ze spotkaniem z autorką dokumentu Teresą Kudybą. W dalszej części dnia odbywał się konkurs jednego wiersza, na który zgłosiło się minimum 10 uczestników i koncert zgierskich artystów pod nazwą Jesienne Granie. Niewiele się zmieniło, gdy tysiące słów zamieniłam na milczenie. Ciszy nadal brak. Niewiele się też zmieniło, kiedy wino zamieniłam na wodę. Że nas potwory sami wiersz wychowywały. Że alkohol z mlekiem w butelce po piwie wyssały. Że podobnie rzecz ma się ze sprawami cmentarnymi. Że może dlatego ziemia buja mi się pod stopami. I kto jest bardziej wolny? Bogacz czy poeta? Mój przyjaciel Eryk uważa, że jestem złośliwy. Drugiego dnia przeprowadzono konkurs piosenki poetyckiej, w którym udział wzięło 12 wykonawców z autorskimi, jak i odtwórczymi kompozycjami. Po nim miał miejsce koncert zespołu Hernest. Pomysłodawcą tego cyklicznego wydarzenia był nieżyjący Marian Glinkowski. Na terenie zgierskiego Mosiru przy ulicy Wschodniej odbył się turniej kobiet w szermierce historycznej. Uczestniczki ścierały się ze sobą w czterech kategoriach, za każdym razem dzierżąc innego rodzaju oręż. Szermierka historyczna to mniej znana, młodsza dyscyplina sportowa polegająca na walce bronią białą. W przeciwieństwie do szermierki znanej z olimpiady nie przetrwała jednak w postaci ciągłej do naszych czasów. Dlatego też członkowie federacji FEDER, której nazwa nawiązuje do rodzaju miecza sportowego z czasów średniowiecznych, zachęcają do uczestnictwa w turniejach owej dyscypliny, którą próbują odtworzyć. To jest turniej, przede wszystkim to jest turniej kobiet, bo tutaj mamy taką ciekawą, bardzo dla nas, bardzo nas cieszącą sytuację, że po pierwsze jest to pierwszy w historii chyba Polski turniej szermierki historycznej tylko kobiet, bo chcieliśmy jakby wzmocnić tą scenę kobiecą. Sport siłą rzeczy przyciąga więcej mężczyzn, ale też jest dużo bardzo wojowniczych dziewczyn, które są sportsmenek, które chcą ćwiczyć. Mamy też bardzo nawiązane, fajne, pozytywne relacje z sportowcami z Ukrainy. No niestety te relacje oczywiście bardzo nam jakby utrudnia wojna, bo jeździliśmy do siebie na turnieje nawzajem. Sam pojedynek ma przypominać znane starcie Wołodyjowskiego z Kmicicem z powieści Potop Henryka Sienkiewicza. Dlatego też odbywa się on bez zbroi w konwencji szermierki pojedynkowej. Liczy się każde trafienie w ciało przeciwnika jako wizualizacja ostrości broni, jaką posługują się adwersarze. Punkty zaliczane są także w momencie wyjścia z pola walki. Turniej się odbywa na cztery bronie. Mamy jakby cztery takie w Polsce, w naszej federacji cztery konkurencje. Jest długi miecz, czyli no taki popularny dla, nie wiem, fanów Wiedźmina czy Gry o Tron, po prostu oburęcznie trzymany miecz pojedynkowy. Kort z puklerzem, czyli no coś w rodzaju krótszego mieczonoża z małą tarczką w drugiej ręce. Rapier ze sztyletem, który właśnie teraz się odbywa, czyli no broń kolna, długa i krótka. I szablę historyczną, taką szablę ciężką, bojową. Mamy różnych sponsorów w postaci właśnie też najczęściej firm, które produkują sprzęt tutaj właśnie historyczny. To mogę wymienić, że zawsze nas wspiera Sparring Gloves, czyli firma z Gdańska, która produkuje najlepsze takie rękawice do miecza, Spes, czyli firma, która produkuje ochraniacze, Go Now, firma, która produkuje taką bardzo bezpieczną, miękką broń dla dzieci do treningu i dwie firmy, które zrobią broń sportową Poker Armory i Krieger Historical Weapons. Koszt uczestnictwa w takich pojedynkach wynosi około 3000 zł. Na szczęście jest to w większości jednorazowy nakład takich rozmiarów. Jest to propozycja nie tylko dla fanów realiów średniowiecza czy fantasy, ale również chcących ciekawie spędzić czas. Pierwsza aplikacja mobilna do składania wniosków o 500+. Umożliwia ona szybki dostęp do informacji i wniosków o świadczenia dla rodziny, np. 500+, czy Dobry Start. MZUS to pierwsza aplikacja mobilna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Umożliwia ona szybki dostęp do informacji i wniosków o świadczenia dla rodziny, np. 500+ czy Dobry Start. Z aplikacji można skorzystać na urządzeniach mobilnych z systemami operacyjnymi Android i iOS. Można pobrać te aplikacje bezpłatnie ze sklepów Google Play oraz App Store.
W początkowym okresie funkcjonowania aplikacji klienci będą mogli złożyć za jej pośrednictwem wnioski o świadczenia Dobry Start i 500+, ale w dalszej perspektywie aplikacja zostanie rozszerzona o kolejne świadczenia dla rodzin, to jest o wnioski o rodzinny kapitał opiekuńczy i dofinansowanie do żłobków. A na dziś to już wszystko, ja się z Państwem żegnam i miłego popołudnia życzę. Pozdrawiam.